Cześć, witam na skrajnym filmiku. Dzisiaj zobaczymy, co tam u młodych. Dzisiaj kończą jeden tydzień, więc zobaczymy. Najpierw wyjmę sobie samicę i zaraz do was wracam. Dobra, samicę sobie już wyjąłem, tu jest. I przejdziemy do sprawdzania gniazda. Ja sobie użyję do tego teraz skrzyneczki, ponieważ na ostatnim sprawdzeniu, jak sprawdzałem w poniedziałek, to młode były bardzo ruchliwe. I po prostu, pomimo tego, że są jeszcze takie małe, to po całej klatce się rozchodziły, a tak to nie będą się rozchodzić. Ostatnim razem gniazdo sprawdzałem w poniedziałek i wszystkie żyły, miały się dobrze. Ten mały, który był na ostatnim filmiku, to w miarę były wszystkie równe. Przejdziemy sobie do sprawdzania. Tu są młode. Kolejne. Tu już są trzy. Cztery. Pięć. I sześć. Tu są wszystkie młode. Jak widać, od ostatniego filmiku podrosły. Młode są takiej różnej barwie, będą, myślę, że tak szare po samcu, no i czarne też będą. Tu są wszystkie. Młode są ładne, nie ma ich dużo, dlatego są w miarę równe, szybko rosną. Samica dobrze je karmi. Są ruchliwe, ale to dobrze. Tu na przykład będzie szary. Ogólnie fajne młode. Młodych na razie, no, wszystkich hodowli mam 6. Bo ta druga samica, jak wiecie, się no wykociła, ale no tak nie za bardzo. Udanie. Albo w ogóle nie udanie. No ale ona zostanie jeszcze raz dopuszczona, jeszcze nie została. Ale szczegółów dowiecie się w kolejnym filmiku. Tam podam informacje wszystkie z hodowli. Dobra, włożymy sobie młode. Młode, myślę, że się wszystkie ładnie wychowają. Jak widać, samica to gniazdo tak powiększyła. Ale myślę, że to z tego powodu, że zrobiło się trochę chłodniej. No i nie chciała pewnie, żeby młodym było zimno. Ogólnie z tego wykotu i teraz, jak młode podrosły, jestem zadowolony. No jest ich 6, więc to jest taki średni wykot. Więc młode hodowają się dobrze, bo jak jest dużo, no to są czasami bardzo nierówne. A tak są równe. Myślę, że to tyle w tym filmiku. Kolejny filmik ukaże się, myślę, że jeszcze w tym tygodniu. Z informacji. Ponieważ no trochę się zmieniło. Te samce, które miałem, sprzedałem. Ale szczegółów dowiecie się w kolejnym filmiku.
Subskrybujcie, łapkujcie, mówcie, czy podobają wam się młode. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Cześć.